tvpodkarpacie.pl. Trwa zamieszanie wokół sanockich targowisk. Po dzisiejszych wydarzeniach pewne sprawy mogą się jednak wyjaśnić. Rankiem kupcy z bazaru przy ulicy Beksińskiego spotkali się z Jerzym Domarackim, właścicielem rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji Wiki, by omówić możliwość przeniesienia handlu na plac przy ulicy Stróżowskiej. Obie strony przystały na wstępne warunki porozumienia. Dopóki będziemy mogli stać, mamy stać tutaj, ale jeżeli już nie będziemy mogli stać, tak podjęliśmy tutaj decyzję, że od 1 grudnia przeniesiemy się na stadion na Stróżowską. Tam nam pan udostępnia plac, będziemy mogli tam prowadzić swoją działalność. Przystałem na tą propozycję, chcę spróbować z tego względu, że nie znam tego środowiska, a w handlu też jestem i szanuję handel. A oprócz tego zadecydowało też to, żeby przyciągnąć jednak ludzi do Wiki, bo będzie się kojarzyło z następnym jakimś elementem. Na razie nie wiadomo, ilu ze 119 kupców wyrazi chęć przeniesienia swojego biznesu na obiekt Wiki. Z tego co wiem, na placu handluje coś 119 kupców. Czy wszyscy będą chcieli tam przejść, no to się okaże. Podobne zmiany zawsze wiążą się z ryzykiem. Nowa lokalizacja może jednak przynieść wymierne korzyści. Trudno powiedzieć, znając dzisiejszą koniunkturę w ogóle handlu, no dużo jest uzależnione, jak dużo będzie właśnie tam kupców handlujących. Tutaj jest bazar już od lat, był, więc tu jest nawet i kwestia przyzwyczajenia wszystkich naszych klientów. No tam mamy nadzieję, że jeżeli będzie dobrze rozreklamowane, też będziemy mieli swoich klientów, tych samych, co przyjeżdżali do nas tutaj. W najbliższych dniach okaże się, kiedy dokładnie nowe targowisko zacznie funkcjonować. Niewykluczone, że od 1 grudnia. Tak wstępnie jest to planowane, muszę jeszcze kilka rzeczy się dowiedzieć w mieście, czy jakie są potrzebne zgłoszenia i tak dalej. tvpodkarpacie.pl